nie, właśnie dlatego chcę już od razu tutaj zabrać głos, żeby później nie miał wątpliwości, na ten wątek nie puknął. To oczywiście wielkie gratulacje dla zarządu i dla członków dziewiątki Amika Wronki. My tak z panem przewodniczącym nabraliśmy takiego przekonania już, że te pieniądze, które przeznaczamy w imieniu samorządu jako dotacje do waszej działalności, to z pewnością możemy powiedzieć, że to są dobrze wydane pieniądze i to cieszy. Dużo jest młodzieży w to zaangażowane i to też jeszcze dodatkowo sprawia, że gdzieś tam faktycznie macie to, co mówisz, nawet jeśli gdyby były jakieś wątpliwości, to tą swoją działalnością je rozwiewacie. Jeśli chodzi o plany, które tutaj już pan prezes poruszył, to ja myślę, że tak, że to jest prawda, że dogadujemy się i reagujemy na każde potrzeby, o których zarząd nas informuje, ale tutaj byłbym bardzo ostrożny, bo przyznaję, tak jak dowiadujemy się o tych możliwościach na tego typu spotkaniach, no to jednak to wymaga jakiegoś tam przeanalizowania i jak dobrze wiecie, oczywiście my sobie dobrze radzimy jako samorząd, tak? Tutaj myślę, że dziewiątka się świetnie w to wpisuje, że no można powiedzieć, że jest naj, tak? I tutaj usłyszeliśmy od pana Wojtka, który ma możliwość gdzieś tam porównywania i przeanalizowania tego, jak to mogło wyglądać i wyglądało na przełomie lat, ale też właśnie taki bardzo obiektywny głos pana prezesa, który no, porównuje to już w skali województwa, a pewnie i całego kraju, można powiedzieć. Także z tym byłbym bardzo ostrożny, ale nie ma problemu, jesteśmy otwarci na rozmowy i na pewne jakby pochylenie się nad problemami. To, co też w sprawozdaniu, bo słuchajcie, fajnie sobie radzimy nie tylko ze środkami unijnymi, ale właśnie też z takim partnerstwem, można powiedzieć, publiczno-prywatnym, ale w naszym wronieckim wydaniu. Bo zawsze, słuchajcie, jak samorządy, jak wchodziło to tak zwane PPP, tak, to wszyscy mi zawsze mówili, że to jest partnerstwo publiczno-prywatne, a gdzieś tam w domyśle jeszcze później prokuratura, która to wszystko bada i doszukuje się, że te pieniądze nie są wydawane tak, jak należy. W Wronkach my te pieniądze wydajemy bardzo fajnie i bardzo dobrze, no i tego przykładem jest właśnie ten obiekt. Ale co jeszcze cieszy, i to też powiem mnie i z pewnością pana przewodniczącego, to, że poza tymi pieniędzmi, które idą w formie dotacji, to są też, słuchajcie, świetnie wydawane pieniądze na nagrody i stypendia właśnie dla tych młodych ludzi, którzy osiągają te dobre wyniki i tutaj też trzeba przyznać, że wiedziecie prym. Jesteście świetnym przykładem takim na to, jak można w sporcie być profesjonalistą. Oczywiście, że to jest ta umiejętność menadżerska Macieja, ale ja zawsze mówię, tutaj słuchajcie, jest też to, że wy nie jesteście nastawieni na zysk. Tak? To jest właśnie świetne, że tak jak zresztą gmina. Tak? Gmina też nie pracuje po to, żeby zarabiać pieniądze, tylko żeby była jakaś tutaj wartość dodana i żeby coś po nas, starszych już ludziach, patrzę na pana przewodniczącego, zostało. Dla takich młodych jak Wiesiu chociażby, na którego teraz patrzę, jego młodego pokolenia, które też zostaje. I to jest fajne, słuchajcie, tak, że w tym wszystkim jest taka ta pewna wartość dodana, z której my jesteśmy bardzo dumni i Maciej za to i zarząd bardzo wam dziękujemy i cieszymy się, że jesteście i robicie kawał dobrej roboty. Dziękuję bardzo. Również dziękujemy, a o tych 6 torach jeszcze pewnie porozmawiamy w wolnych głosach i wnioskach burmistrzu. Myślę, że Maciej nie odpuści swojej misji na kolejne 4 lata. Jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Ja może chciałbym... Proszę bardzo, panie przewodniczący. W dwóch słowach. Pierwsze to podziękować zarządowi za te 4 lata. Widzę, że
Na pewno nie przespaliście, osiągnięcia są naprawdę znaczące, a zwłaszcza te ostatnie dwa lata. Także, a z drugiej strony no, kilka ciepłych słów już tutaj padło, więc nie będę dalej laurek ubierał. Tylko powiem, że życzyłbym sobie, aby w przyszłości też ta nasza współpraca rozwijała się jak najlepiej i czy to radni, czy pan burmistrz, będziemy się starali, aby jednak kręgle w Biebronkach rozwijały się jak najlepiej. Jeszcze raz wszystko na przykład. Że miejsce na perwatory jest. Dziękujemy za zabranie głosu. Jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w tej chwili? To ja może dosłownie jedno proszę, zdanie na koniec. Ja życzę Państwu i sobie, żeby za 4 lata, żebym usłyszała, że również Wronicki Bazar promuje Was bardzo mocno. Czego życzymy sobie wzajemnie. I to będzie pierwszy taki element. Do kamery. No, mówiłam do kamery. Ja myślę, że sobie tłumaczę, że Wronicki Bazar rozpoczął z nami współpracę bardzo fajną na początku tego roku, a to dopiero za rok nie mogę mówić także. No to w ramach sprawozdania za 2015 na pewno tam na slajdzie powiesimy. Wronicki Bazar. Będzie laurka. Powieście. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Bazar. Jeżeli nie, to przechodzimy do kolejnego punktu. Głosowanie za zatwierdzeniem sprawozdania.